W każdym z nas drzemie marzenie. Niekiedy jest ono nieosiągalne i nierealne. Wiele czynników nie pozwala, by się spełniło. Ale los lubi płatać figle i niespodziewanie, przecierając oczy ze zdumienia. W najmniej nieoczekiwanym momencie zaczyna się dziać. Cześć, nazywam się Paweł Woronowicz i 15 lipca 2023 roku wystartowałem w Mistrzostwach Świata w ultrakolarstwie, reprezentując kraj i miasto Zamość jako pierwszy Polak w historii. Poniedziałek, no jeszcze trzeba zdecydować. Ale ekstra! Aha, i dziwnie czuję się przed kamerą, stąd mój rozbiegany wzrok. Też tak odrobinkę zaczęło kropić. Od najmłodszych lat, jak tylko sięgam pamięcią, u mnie w domu w telewizji był jeden repertuar. 24 godziny na dobę tylko sport. Ty sobie wyczytasz się, robisz sobie stop, przychodzi sobie następny, robi sobie play i tak w kółko. Wszystkie dyscypliny śledzone trochę z przymusu budowały we mnie świadomie ducha sportu i walki. Jedne poczynania mnie nudziły i odpychały, inne wywoływały wielkie emocje, ekscytację wynikami i osiągnięciami zawodowych sportowców. Ale to jest piękne. Tak, wpadłem po uszy. Przesiąkając na wylot, patrząc jak wylewają się poty w uważanym za jeden z najtrudniejszych sportów świata, jakim jest kolarstwo. Zakochałem się w tęczowej koszulce, która symbolizuje aktualnego mistrza świata. A teraz na scenie z numerem 26 pojawi się Paweł Woronowicz. Idziemy? Dawaj, dawaj. Dlaczego zdecydowałeś się w jeździe w teamie na jeździe, w teamie szoso po szosie? Dlaczego zdecydowałeś się na jazdę w teamie szoso po szosie? Dlaczego zdecydowałeś się na jazdę w teamie szoso po szosie? Ze zwykłego pokonywania kilometrów na szosie zrodziła się chęć bycia szybszym, lepszym, mocniejszym. Z czasem odległości stawały się dłuższe i dłuższe, ale... Właśnie, jest bardzo duże ale. Tutaj na przeszkodzie stoi mój brzuch. Nie dlatego, że jest duży, ale dlatego, że nie działa tak jak u zdrowego człowieka. Od ponad 20 lat zmagam się z zespołem Elita Drażliwego w wersji biegunkowej. Największym problemem w uprawianiu kolarstwa ultra jest przyjmowanie posiłku. Nie ma się co rozwodzić, bez paliwa żaden pojazd nie pojedzie. Swoje ciało hartowałem latami do tego stopnia, że potrafiłem przejechać 200 km jedynie na wodzie ze sprawdzonym sokiem malinowym i skromnej drożdżówce, nie licząc tego, że byłem nadszczo. Prowadząc kanał na platformie YouTube, chcę pokazać innym chorym swoim przykładem, że mimo trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym, jakie stawia przed nami choroba, można się jej przeciwstawić. Swoim uporem, próbami i konsekwentnym działaniem udowadniam, że każdy może zawalczyć o swoje. Pawle, poproszę cię marzeń. Sygnał gotowości ręką. Tak jest, gotowy. A więc 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start! Powodzenia, bezpiecznej jazdy. I ruszyła maszyna. Widzieliście przed chwilą start honorowy, pierwszy w historii Mistrzostw Świata w ultrakolarstwie, które odbyły się na terenie naszego pięknego kraju. Piękny moment dla mnie, gdzie marzenie z półki nierealnych właśnie stało się faktem. Żeby nie było, nie byłem tam sam. Byłem ze swoim teamem, który mi pomagał, ze względu na to, że mistrzostwa odbyły się w formie supportowanej, czyli musiał być ze mną wóz techniczny i minimum dwie osoby. Chłopaków jak do tej pory już widzieliście kilkukrotnie, dlatego myślę, że czas ich tutaj przedstawić. Bez nich nie mógłbym stanąć na starcie, czy tym pierwszym honorowym, czy drugim ostrym. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jedziesz, jedziesz! Oj, w pizdu pojechał. W ekipie były trzy osoby. Na początek przedstawię wam Łukasza.
Łukasz, fizjoterapeuta i osteopata. Na tym wydarzeniu postać bardzo strategiczna. Chociaż podczas wyścigu przyznaje się bez bicia, kiedy chłopaki mówili, żeby może porozbijać mięśnie, albo jak strzała jakiegoś niewidzialnego wojownika przeszyła mój bark. Bardzo go nie lubiłem przez ból, jaki mi zadawał. No ale ratował mnie przecież, więc nie mogę mieć do niego pretensji. Niestety ten fach ma to wpisane w CV. Zadawanie bólu. Kluczowe było, że z Łukaszem współpracuję regularnie od kilku lat i wiedział, jak zadziałać w konkretnej sytuacji, znając mój organizm i jak reaguje, żeby mógł jechać dalej, a nie wdrażać terapię, która, jak to u mnie niestety bywa, zmiata mnie tego samego dnia z nóg. Jak tam? Jest dobrze, trochę mokro, ale wreszcie chłodno. Ja tam się cieszę. No parodia! Cześć! Spec od kamery też był. Przedstawiam wam Adriana. Adrian dla nas dronował, kamerował, robił zdjęcia. To dzięki niemu mamy te materiały, które mamy. Dzięki wielkie, Adrian, za to, co robiłeś. Może dlatego nie ma go za dużo na materiałach, bo był po drugiej stronie obiektywu. Z czasem każdy miał swoje zadania i drugą główną profeską było dbanie o mój bidon, czyli nawadnianie zawodnika. Wiem, nie możecie się doczekać, kto jest trzeci. Ha! Jak sam powiedział. Rozmawialiśmy wstępnie, nie wiem, mogę ci pomóc. Czas pokazał, że stał się dla mnie liderem teamu. Czyli Dawid, pan kierownik. Niby nie umiał nic, ale robił wszystko. Mechanikował, nawigował, kierował, kamerował, stołówkował. No złota rączka wozu technicznego. No dobra. Przeknęło mu się parę razy. Włączyłeś play? Tak. Spierdalaj! No trąbnij tam kurwa na niego, ja pierdolę! Chuj, że ten, patrz, przejeżdżają. Też tak bez sensu wjechał, nie? No raczej. No ja się nie zmieścił. No jak go pierdolnie, to kurwa dopiero będziemy jego drogą. To jednak ludzie to jest kurwa te gminy. A ten cała ten też. A jak już przedstawiłem wszystkich trzech, chciałbym tutaj w tym momencie chłopakom podziękować, że chcieli mnie wesprzeć i zapisać się również w kartach historii tego ciężkiego sportu. Dzięki. Bo ja po prostu przez świat teraz. A. Kurwa.
Tego to naprawdę. Wepnij się chociaż jedną nogą. Ja muszę się wpiąć pierwszy, kurwa. Napędzanie. Ciężki bieg. Samochód, nie mogę. Idziemy w Spider-Manie, kurwa. Spider-Man plus 10 do wytrzymałości. Chyba do mocy. I mocy. Wytrzymałość to tak niekoniecznie, bo tak nie ma pajączka. Ja myślałem, że to ty. Tak, to. No ja też. To Michał, nie do mnie. A. Jak to gada? A jeszcze trochę. Kilka słów o formule wyścigu. Wyścig liczył 3600 km, podzielony na 12 etapów. Każdy z etapów trzeba było pokonać w wyznaczonym limicie czasowym. Na etap przypadało 24 godziny, z tym, że jest mały haczyk. Etapy były różne. Przykładowo pierwszy miał 330 km po płaskim i 1100 m w górę. To trzeci miał również 330 km, ale 3600 m w pionie. Taka nieduża różnica, a czas ten sam na pokonanie. Trasa przebiegała dookoła naszego kraju. Początek trudny, bo do samych Bieszczad wiatr w twarz, prawie 600 km plus temperatura, która dawała nieźle popalić w nocy. Oczywiście robiło się zimno, ale jakoś tak w miarę znośnie. Doświadczenie z poprzednich wyścigów pomogło mi w tym, kiedy i jak się ubierać, żeby nie zmarznąć. Do punktu, który udało mi się zaliczyć, przepiękna trasa. Miska sama się cieszyła mimo wysiłku i paru kilosów w nogach. Niestety, niestety dojechaliśmy tylko do trzeciego punktu w Czorsztynie. Zabrakło kilka minut do tego, żeby jechać dalej. Zawodnik był przygotowany. Taktyka zawodnika również. Detale, jak z czasem się okazało, zaważyły i głupie błędy w saporcie, jak i ja. Straciłem rachubę, sugerując się tylko wskaźnikami licznika i mieliśmy po zawodach. Oczywiście dla mnie mega wielka lekcja życia, którą chciałbym w przyszłości poprawić i jeszcze coś ugrać w tym sporcie, mimo przeszkody, jaką jest IBS. Jest niedosyt, były łzy, było wszystko. Karta w historii tego sportu, myślę, że pięknie zapisana. Bardzo dużym zaskoczeniem byli kibice na trasie. Serducho się cieszyło, jak widzi się ludzi poświęcających swój czas, żeby wykrzesić kilka słów otuchy dla zawodnika. Tej kwestii nie spodziewałem się w ogóle, a już w szczególności gdzieś na trasie w najmniej oczekiwanych miejscach. Z tego miejsca bardzo dziękuję za to. Chyba najlepsza motywacja dla sportowca, który czasem ma myśli, po co to robi. Również chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy postawili mi wirtualną kawę. Nie będę tutaj wymieniał z imienia nazwiska, ale myślę, że jeśli są na tyle moimi fanami, to na pewno dotrwali do tego momentu i bardzo wam dziękuję, bo nie jedna paruwa z Żabki była dzięki wam kupiona. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Bym zapomniał, chłopaki z teamu mieli na każdym punkcie kopertę. Widzieliście już na początku, jak czytają z niej pytania. Nie wiedzieli, co się w niej znajduje, a ja do teraz nie wiedziałem, co odpowiedzieli. To co? Ciekawi, co tam o mnie myślą i wyścigu? No to co? Patrzymy. Pytania do wszystkich. Dlaczego zdecydowałeś się w jeździe w teamie Szoso po Szosie? Czyli generalnie moja historia z teamem, można tak powiedzieć, zaczęła się jakiś rok temu, kiedy Paweł powiedział, że coś takiego sobie planuje zrobić i
Chciałbym mieć jakiś taki team ludzi, którzy by z nim pojechali, którzy pomogliby mu zwyczajnie ten cel osiągnąć. Więc w sumie niewiele myśląc powiedziałem, że okej, prawda, jest to wykonalne, jest dużo czasu, żeby się do tego przygotować, no to jedziemy. Więc taka moja motywacja. Pomóc koledze przeżyć fajną przygodę, poznać ciekawych ludzi. Chyba tyle. Tyle. A więc cześć wszystkim, z tej strony Adrian z teamu Szoso po Szosie. I pierwsze pytanie, jakie mam, to pewnie takie jak poprzednio tutaj odpowiadał Łukasz. Dlaczego zdecydowałeś się na jazdę w teamie Szoso po Szosie? No to po pierwsze to będzie wsparcie. Poznaliśmy się z Pawłem w ProRowerach na evencie, gdzie wszyscy ultrakolarze z całej Polski spotykali się. Ja stworzyłem jakiś film i ogólnie tam na miejscu dorwał mnie właśnie Paweł i powiedział, że fajnie by było, jakbym pojechał z nim też ponagrywać właśnie to całe wydarzenie. Także film będziecie mogli zobaczyć u niego na kanale i u mnie na kanale, więc takie dwie różne perspektywy. Tutaj coś jeszcze? A, nic nie ma. No ale żeby nie było, to mogę powiedzieć coś więcej. Przy okazji jest to na pewno dla mnie niesamowita przygoda, bo dookoła Polski nigdy nie jechałem, a fajnie jest tak zwiedzić sobie Polskę. No i też wydarzenie, bardzo fajne wydarzenie. Chyba wszystko. Dzięki. Dlaczego zdecydowałeś się na jazdę w teamie Szoso po Szosie? Dlaczego? Bo w ciebie wierzę. Bo chcę cię wspierać, bo wiem, że twoja codzienna walka jest naprawdę ciężką walką, za co cię bardzo podziwiam. I naprawdę chcę cię wspierać, nie? Na ile będę mógł, chociaż jak rozmawialiśmy wstępnie, niewiele mogę ci pomóc w samym teamie, to jeżeli tylko mogę wesprzeć się chociażby moralnie czy jakkolwiek, to zrobię, bo po prostu chcę i mogę. No oczywiście pierwszego miejsca, mistrzu. Ja myślę, że bardzo ciekawa forma zabicia wolnego czasu dla chłopaków i naprawdę dla mnie, jak już obejrzałem, trochę zaskakujące odpowiedzi, ale tak pozytywnie, co mogę powiedzieć. Lecimy z drugim pytaniem. A więc jesteśmy na etapie drugim, jak widzicie, wzięliśmy właśnie prysznic. A ja mam pytanie, jak atmosfera w teamie? I odpowiem na nie w taki sposób, bo jest bardzo fajna. Sobie śmieszkujemy cały czas i ogólnie jest taka strasznie luźna atmosfera. Także za mnie teraz wchodzi Łukasz, a później Dawid. Czyli masz plan taki, gdzie, o której godzinie chcesz być. No dobrze. Spaliśmy, wszystko jest. Tutaj ten, będzie zdjęcie będzie. Już? To? Dobra. Cześć, Jawor z ekipy Worona. Odpowiadam na pytanie drugiego, odnośnie drugiego etapu. I pytanie brzmi, Łukasz, jakie szanse widzisz w tym momencie wyścigu? Więc generalnie ciśniemy do przodu. Jest dobrze. Mamy szansę, żeby coś tu jeszcze ciekawego ugrać. Widać bardzo dużą determinację Pawła w dążeniu do tego, co sobie założył. No, co sobie założył, to już on chyba najlepiej wie, prawda? Ale moim zdaniem jest dobrze i coś tu jeszcze możemy troszeczkę namieszać. My staramy się mu aż tak bardzo nie przeszkadzać.
na tyle, na ile nasze możliwości pozwalają, no to gdzieś temu troszeczkę w tym wszystkim. Mam nadzieję, że pomagamy. Hej. Ja tu już można nagrywać slow-mo. Z racji delikatnego deszczu jestem w trochę innej scenerii i nagrywam to z ręki. Pytanie na etap drugi. Czy byłeś już tak daleko od domu? Trudne pytanie. Tak naprawdę to byłem już tak daleko od domu, bo byłem dokładnie w tej miejscowości. W sensie byłem w Cisnej, z tym, że w troszkę innym miejscu. I biwakowałem tutaj, chodziłem po tych górach, więc można powiedzieć, że byłem tak samo daleko od domu. A może trochę bliżej, może trochę dalej. Nie pamiętam już, po których górach chodziłem, w którą stronę, czy bliżej domu, czy dalej domu, ale w promieniu paru kilometrów stąd gdzieś byłem. Także jeżeli plus minus, licząc 5 kilometrów od domu, promień jakiegoś, powiedzmy, błędu pomiarowego, to jestem w tym samym miejscu cały czas. Pewnie po raz kolejny dziękuję za emocje, jakie towarzyszyły mi podczas wyścigu, a były chyba z każdej dziedziny i każdej skali. Organizatorom za jak zwykle organizację top. Wam, drodzy widzowie, za śledzenie i pchanie kropki, gdzie naprawdę dało się odczuć, że gdzieś tam jesteście i myślicie o tym, żebym wypadł jak najlepiej. I jeszcze bardziej, jak bez skakania dotrwaliście tutaj. Dziękuję. Postawić kawę zawsze Woronowi można. Na realizację przyszłorocznych planów, a już są. I przygotowania również ruszyły, żeby być jeszcze lepszą wersją samego siebie. To co? Do zobaczenia gdzieś na trasie. Hej. Teraz dojechałeś do... W czasie dojechałeś do Wetliny, nie? Tu ale się to nie, spóźniłeś, nie? Że dałem dupy. Dlaczego mi dałeś dupy? Znaczy nie, że jest mało osób, które byłyby w stanie zrobić to. Ja mogę jechać dalej, tylko kurde. A już wiedziałem, jak chłopaków nie było rano na tym, o 5. Że nie zdążyli. No cóż, zdarza się. Błąd w obliczeniach. 23. Nie ma napisane finisher. No bo żeby być finisherem w całości, trzeba dojechać do Warszawy. Ale no, mam nadzieję, że kiedyś będzie ci to dane. Nie no, to jedziemy. Tego ci życzę. Dzięki. Masz progres z roku na rok i tym się ciesz. Znaczy, Radek, weź się zapytać. No jest, są emocje, nie? Jest żal pewnie. No ale to chodzi w sporcie, że są. No. Najlepsze jest to, że tutaj na górce dostałem biegunki jeszcze, nie? A było jeszcze 6 minut, żeby tu dojechać. Słuchaj, najważniejsze, że szczęśliwie dojechałeś. Zaraz będę mówił, kurwa, jak ten mokro mi jest. Dobijasz czy wylewać? Kurwa, kurwa. Już, kurwa. Ja pierdolę. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.